Dzień dobry Państwu, właściwie może już dobry wieczór, chociaż tak, taką mamy aranżację, że właściwie cały ten festiwal odbywa się trochę tak w takim półmroku i w takim wieczornej atmosferze. Jak zawsze w trakcie festiwalu Haupta jest taki moment, kiedy staramy się poświęcić chwilę namysłu no, patronowi, głównemu bohaterowi tego festiwalu. Bardzo się cieszę, że ta tradycja się nie zrywa i bardzo się cieszę, że naszym gościem dzisiaj jest pan profesor Marek Wilczyński. Witam serdecznie. Będziemy rozmawiać o Ukrainie w prozie Zygmunta Haupta. Publiczności festiwalowej jest znany, ale przypomnę, że jest pracownikiem Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, jest tłumaczem, no ale przede wszystkim badaczem literatury amerykańskiej z jednej strony, ale też zajmuje się literaturą polską i romantyczną i dwudziestowieczną, szczególnie właśnie tymi motywami związanymi, motywami galicyjskimi, motywami Galicji, Wołynia w literaturze polskich pisarzy i pisarek. I temat, jak Państwo pamiętacie, my wędrujemy po rozmaitych takich zagadnieniach, próbujemy do tej prozy Haupta zbliżyć się z bardzo różnych stron. Bardzo często, tak sobie dzisiaj pomyślałem o tym, jak jechałem na nasze spotkanie, tym motywem, wokół którego te spotkania są budowane, jest jakiś punkt na mapie. Mieliśmy już okazję rozmawiać między innymi o Lwowie, o Galicji jako całości. W tym roku organizatorzy zaproponowali, żebyśmy porozmawiali o obrazie Ukrainy. I chciałbym zacząć, Marku, od takiego pytania bardziej generalnego, historyczno-literackiego. Istnieje rzeczywiście coś takiego jak mit Ukrainy w literaturze polskiej. Chciałbym cię zapytać o to, kto i co właściwie w największym stopniu odpowiada za kształt tego mitu. Jacy autorzy, jakie utwory, kto najbardziej nasycił naszą wyobraźnię i wpłynął na to, na sposób potem pisania, opowiadania, potem negowania także tego opisu. Słychać? Tak. Słychać, prawda? Ja się może nawet najpierw Państwu wytłumaczę, bo tutaj Wojtek mówi, że ja amerykanistą jestem i właściwie co ja tu robię na tej scenie. No tak, jestem amerykanistą, to prawda, ale 12 lat temu ożeniłem się z Ukrainką ze Lwowa. Przyjechałem do Lwowa pierwszy raz 13 lat temu i zorientowałem się, że rodzina mojej przyszłej żony oraz jej przyjaciele, tak się składa, że ukraińscy pisarze, krytycy literaccy, dziennikarze i tak dalej, wszyscy dobrze mówią po polsku. I pomyślałem sobie, cholera, przecież ja nie mogę wyjść na jakiegoś imperialistę polskiego. Oni tu wszyscy się starają, żeby mi było dobrze. W związku z czym nauczyłem się ukraińskiego. No i jakoś tak już po tych wszystkich latach, które minęły, w zasadzie jak oni chcą ode mnie paszportu na granicy, to ja się dziwię. Bo dla mnie to już nie jest obcy kraj i obce miasto. Zresztą tak się osobliwie składa, że moja rodzina przez 300 lat mieszkała nad Dniestrem i dopiero w marcu 1944 roku musiała zmienić miejsce zamieszkania. No ale mniejsza o to. Także ja jestem takim ukrainistą amatorem, ale w dobrym sensie tego słowa. To znaczy zakochanym. Właśnie, to miałem na myśli. Ale dziękuję, że to ty powiedziałeś, a nie ja. No i piszę właśnie książkę o literaturze polskiej tego obszaru, to znaczy Galicji Wschodniej. Także już jestem bardziej może właśnie polonistą z nachyleniem ukraińskim niż amerykanistą, szczerze powiedziawszy. Natomiast jeśli chodzi o ten obraz Ukrainy, no to jest trudne pytanie. Dlatego, że
moim przekonaniu nie ma żadnego obrazu Ukrainy. Dlatego, że poczynając od poetów, którzy pisali o kulturze Rusi Czerwonej, tak? To znaczy tego obszaru, który kiedyś było księstwem halicko-włodzimierskim, a potem Kazimierz Wielki, jak Państwo wiecie, przyłączył ten obszar do swojego królestwa. No to po pierwsze terminu Ukraina nie było, tak? Po drugie ci wszyscy poeci, Zimorowicz, tak? Szymonowicz, także Sęp Szarzyński, którego tej Rusi akurat nie widać. No to wszystko byli poeci polscy, poeci języka polskiego, którzy o tych pannach Roksolankach pisywali. Tak? Roksolankach, czyli właśnie z Rusi Czerwonej pochodzących. I oni pisali po polsku i jakoś tak zakładali, wydaje się, od samego początku, że oni piszą o Polsce, a nie o żadnej Ukrainie. Co prawda tam mówią w języku ruskim, ale dobrze, no, nadal jest to Polska. No a potem co było dalej? No dalej poloniści z pewnością pamiętają, że dalej to na przykład był słowacki, tak? Sen srebrny Salomei, którym padają straszne słowa, ach, Ukrainy nie będzie, ale jest i będzie, wse bude Ukraina. No i też ksiądz Marek, prawda? Także cała szkoła ukraińska w poezji polskiej, Józef Bohdan Zaleski, Goszczyński, prawda? Seweryn Goszczyński. No dla nich to już była Ukraina. Oni już używali tego terminu. No i też pisali o innym stanie rzeczy. Mianowicie pisali o tym, że między Polakami a Ukraińcami dzieje się niedobrze, mówiąc w skrócie. No i to się oczywiście utrwaliło z czasem, historycznie rzecz biorąc, a potem w XX wieku nastąpiły takie dziwne fenomeny. Bruno Schulz jest pisarzem tego obszaru, z grubsza biorąc. Ja nigdy nie używam słowa kresy, bo takiego czegoś nie ma. Tak naprawdę, to znaczy, ja mogę mówić na przykład, że coś się mieści na Ukrainie i moi ukraińscy przyjaciele nawet nie drgną, ale jakbym użył słowa kresy, to by się skrzywili trochę. Wybaczyliby, no ale okej, dobrze. W każdym razie w XX wieku pojawiła się taka formacja pisarzy, którzy opisywali, nie wiedząc jeszcze o tym, to znaczy Schulz nie wiedział o tym oczywiście, coś, co miało zniknąć za chwilę. I u Schulza widać, że to nie jest Ukraina. Jak Państwo pamiętacie, ani w sklepach cynamonowych, ani w sanatorium pod Klepsydrą nie pada ani razu słowo Drohobycz. W ogóle nie pada słowo Ukraina. Tak? Nie ma tego. To się dzieje gdzieś. Bardzo konkretnie, ale gdzieś. Prawda? Później pojawia się Zygmunt Haupt i u Haupta to jest w ogóle bardzo dziwne. W moim przekonaniu ja powiem coś może paradoksalnego, ale u Haupta nie ma obrazów Ukrainy. U Haupta są obrazy Galicji, Podola, Lwowa, tak, owszem, ale obrazów Ukrainy nie ma. Haupt w zasadzie nie używa słowa Ukraina i Ukrainiec z rzadka bardzo. Ja też zresztą muszę powiedzieć, byłem zaintrygowany, kiedy przeczytałem, jaki temat naszemu spotkaniu zaproponowano, nie? Ale zanim jeszcze w Haupta wejdziemy, to jednak bym cię troszeczkę zaczepił o tę literaturę romantyczną, zwłaszcza Goszczyńskiego, Słowackiego, bo ona jednak wytwarzała pewien rodzaj, nie wiem, nastroju, klimatu, stawiała pewne akcenty, opisując
tamten świat, tamte tereny. No na przykład takie wątki dzikości, prawda, pierwotności, nie wiem, możliwości wejścia w świat, który jeszcze nie jest w jakimś sensie uporządkowany, w którym dopiero pewne uczucia się rodzą, nie? Czy idee się rodzą. Czy nie jest tak, że Ukraina trochę się stała, nawet jeśli nie posługiwano się tym słowem, ale stała się takim jakby symbolem trochę no takiej pierwszej słowiańszczyzny w pewnym momencie, albo takiego miejsca źródłowego, które dopiero musi się określić, w przeciwieństwie do centralnej Polski i tak dalej. No i tak i nie, dlatego że romantyczny etnograf Zorian Dołęga-Chodakowski posługiwał się materiałem z dzisiejszej Ukrainy, prawda? Także ta Ukraina u Słowackiego i u Goszczyńskiego i w Marii Malczewskiego, ona się pojawia bardzo mocno. Jako coś ukształtowanego, dlatego, że Ukraina u polskich poetów romantycznych jest innym. I ten inny jest inny bardzo wyraźnie. Mhm. Także no jest, ten inny ma, są różne rzeczowniki, które się do innego odnoszą. Na przykład rzeczownik kozak, prawda? On się nie może odnosić do Lachów. On się może wyłącznie odnosić do Rusinów albo do Ukraińców, prawda? No i, i tak się składa, że właściwie ta szkoła ukraińska w poezji polskiej, to my jej zawdzięczamy polski gotycyzm romantyczny. Innymi słowy, polski horror romantyczny. To właśnie o to mi chodzi. No. Także powiedz trochę więcej, bo właśnie tam się te horrory umieszcza. Z jakiegoś powodu to oni robili. Jak myślisz, z jakiego? No historycznym powodem, najbliższym romantykom, to była rzeź humańska oczywiście, prawda? Czyli lata 60. XVIII wieku, gdzie rzeczywiście Gonta i Żeleźniak, przywódcy buntu powiedzmy ukraińskiego, prawda? Stali się takimi potworami, z którymi trzeba było walczyć przy pomocy rosyjskiego wojska zresztą, co nie było pewnie specjalnie chwalebne, a raczej rozpaczliwe. Tak? No poza tym oczywiście istniała pamięć już mocno zmityzowana po powstaniach Mielnickiego no i wcześniejszych kozackich rebelii, na przykład Nalewajka. Także to napięcie, ono istniało już oczywiście od początku XVII wieku i narastało, i potem ta historia obfitowała w krwawe epizody, dlatego Słowacki, Goszczyński i Malczewski mogli to w kierunku gotyckim właśnie popchnąć. A powiedz, jak na tle tego wygląda Haupt. Czy on w ogóle w jakiś sposób czerpie z tamtych wyobrażeń, z tamtej tradycji? Czy on ma po prostu zupełnie swoisty, odrębny sposób widzenia? Nie czerpie. To jest krótka odpowiedź. A długa odpowiedź to nastąpi po tym, jak przeczytam kawałek prozy Haupta. Bardzo proszę. Co się stało z innym ludem dłubaczy w ziemi, oraczy, drwali, kosiarzy i rybitwów, z dunów, kamieniarzy, cieśli, najmitów, fornali i karbowych, gorzelanych, gajowych, koniuchów, pastuchów, kopaczy, koszykarzy, zgonników, strycharzy, kowali, stelmachów, diaków cerkiewnych, złodziejaszków jarmarcznych, co z tym ludem z pasów przygranicznych i politycznych kordonów sanitarnych ciągnących się wzdłuż przebiegu tej linii, co się z nim zrobiło? Nazwy wsi, sił, przysiłków, osad, gromad, folwarków, powiatów, miasteczek, cerkwi, monasterów, uroczysk i rozstajów
przesypują mi się w zacierającej się pamięci o tamtym, jakby wywiewane przez chłopkę na wietrze z rzeszota z ziarnem plewy, jak puch pierzących się na tamtejszym wiejskim wygonie gęsi. Krechów, Wola Wysocka, Lubella, Werchrata, Życzki, Zielona, Poddębce, Chujcze, Hołe, Mosty, Borowe, Zaborze, Turynka, Zawadów, Zarudce, Pieczy Chwosty, Żółtańce, Fujna, Kryniczki, Czeremuszyna, Winniki, Opłytna, Uchnów, Zniesienie, Magierów, Bełz, Zamek, Wólka, Florianów, Chruszów, Ulwówek, Waręż, Wierzbica, Soposzyn, Czarny Kamień, Przytułów, Modrzyniec, Krystynopol, Sokal. Ja na chwilę przerwę, bo jeszcze kawałek mam do przeczytania, ale powiem Państwu, że ja te miejscowości znam w większości. One się dzisiaj trochę inaczej nazywają czasem, a czasami tak samo. I dla Haupta one wszystkie były oczywiście polskie. Tam mieszkali Rusini, owszem, tak, Ukraińcy znaczy, ale dla niego Soposzyn, który dzisiaj też nazywa się Soposzyn, albo Wola Wysocka, to są miejscowości na trasie między granicą, między Rawą Ruską a Lwowem, to one były... Dla Haupta były one oczywiście ukraińskie, przepraszam, oczywiście polskie, a dla dzisiejszych mieszkańców one są oczywiście ukraińskie. I to jest wzajemnie wykluczające się. Tak? I do czego ja zmierzam? Otóż zmierzam do tego, że Haupt jakoś tak niezbyt chętnie, moim zdaniem, bierze Ukraińców pod uwagę. Ten obraz rzeczywistości hauptowskiej, tych wszystkich obszarów podolsko-galicyjskich, to jest dla Haupta obszar polski. Haupt ma punkt widzenia polskiego ziemianina. Mój wuj Mamert Górski powiada. To go najbardziej go tak jakoś to określa i on się mniej więcej w tej przestrzeni najlepiej czuje. I dalej ten kawałek, który zacząłem czytać. Co się stało z tamtejszym ludem Ik? Lud Ik to jest lud afrykański. I dla Haupta za granicą, już potem na emigracji w Stanach Zjednoczonych, to ten lud, który się składał z Polaków, z Ukraińców i z Żydów, to jest lud Ik. A już najbardziej z Ukraińców, czyli jakiś taki lud egzotyczny. Co się stało z tamtejszym ludem Ik? Sami nie wiedzieli, jakie przypisać sobie imię, jak przezwać własną ziemię. Nawet nie jestem pewien, czy mówili o sobie, czy ich przezywano Batiukami. Latopisy, kronikarze mówili o księstwach łódzkich, włodzimierskich, halickich, o Rusi Czerwonej i Grodach Czerwieńskich. No potem się pojawiają nazwiska tych poetów, o których już mówiłem. Ludzi jej nazywało się, czyli tej ziemi nazywało się Rusinami, Rusynami, Grekokatolikami, Unitami, a słownik inwektyw miał i Rusinów, tych z czarnym podniebieniem. Powiem Państwu przy okazji, że nie tylko Rusini mają czarne podniebienie, ale także także Kaszubi. Jak chodziłem do szkoły podstawowej, to w latach 60. w Gdańsku, to takie przekonanie, że Kaszubi mają czarne podniebienie, było absolutnie rozpowszechnione i nawet dosyć serio. Także nie wiem, skąd się to bierze. A tych z czarnym podniebieniem chamów, hachów, jak ich pędzili na wojnę, to szli do rot piechoty wybranieckiej, brali ich do dragonii czy innych autoramentów. Do każdej takich opisuje Haupt i to są inni. To nie jesteśmy my, tak? Oni tam mieszkają, ale między nimi a nami jest bardzo wyraźna granica.
Ale tu bym cię dopytał, bo no są takie wspomnienia samego Haupta, że on w okresie już nawet studiów na Politechnice dużo czasu poświęca na, nie wiem, studiowanie etnografii, studiowanie literatury, folkloru, wspomina tam nawet, jakie roczniki pism czyta, jakie książki sobie kupuje, czterotomowe dzieło o Huculszczyźnie. To wszystko nie zostawia śladu, to znaczy to nie pozwala mu jakby przekroczyć tej granicy, o której mówisz? Pozwala, tak, jak najbardziej pozwala, ale na przykład jak się czyta Haupta, to trudno jest być pewnym, czy on znał ukraiński, czy nie. Na przykład jak się czyta Jerzego Stępowskiego, to staje się natychmiast oczywiste, że Stępowski znał ukraiński równie dobrze jak polski. Z Hauptem jest inaczej. I on oczywiście, on chce dużo wiedzieć o tej ziemi, tak? O tych wszystkich obszarach, ale dla niego, on chce wiedzieć o nich dużo, dlatego że to jest jego świat. Jego świat. On jest też światem tych Rusinów, ale to przede wszystkim jest jego świat i jest jego historia. Biorący udział w wyprawie wojskowej sypiącej kopce i mogiły graniczne na wschodzie Rzeczypospolitej, to też cytat, a może był to rekonesans przed niedoszłą wojną z Turcją? Pan Bogusław Maskiewicz, kronikarz tej ekspedycji, zapisał w swym pamiętniku, że ludzie z chorągwi wołoskiej, pana strażnika Aleksandra Zamojskiego, wracający z najdalszego podjazdu, przysięgali, że widzieli już owe fines, które znaczą kres orbis terrarum. Było to w czwartym dziesięcioleciu XVII wieku. Nie patrzyli na to, co mieli pod nogami. Majaczyła się im jakaś ultima thule. Dopiero obcy widzieli tę ziemię taką, jaka była. Pierwszy szczegółowy obraz Ukrainy, pierwszą jej mapę sporządził przecież francuski inżynier wojskowy, chevalier Guillaume Levasseur de Beauplan. To potrzeba było tego inżyniera wojskowego z Francji, żeby on zobaczył tam Ukrainę, a nie Rzeczpospolitą. Tak? Dla pana Bogusława Maskiewicza to była Rzeczpospolita i to był koniec świata, gdzie się zaczynały dzikie pola. Natomiast to wszystko, co było przed dzikimi polami, to była Polska. Tak? I potem Haupt przy innej okazji przywołuje linię Kerzona jako kolejną granicę. I on tego Kerzona oczywiście nie lubi. Dlaczego? Czy jak on to wyraża, że go nie lubi? W sposób następujący. W niecałe 300 lat później inny obcy zakreślił nowe wschodnie granice, fines Rzeczypospolitej, znacznie przybliżone. Był nim Earl Curzon of Candlestone, prezydujący po I wojnie światowej na konferencji lozańskiej z racji znawstwa różnopremielnych zatargów, roszczeń, terytoriów, księstw i maharadżatów, kiedy jako spec z czasów, gdy był wicekrólem Indii, rozsądzał spory, pretensje, roszczenia graniczne tamtego podkontynentu na drugim końcu świata. I to jest oczywiście uszczypliwy przytyk pod adresem Curzona. On był imperialistą angielskim i miał taki stosunek do tych Indii czysto przedmiotowy i przeniósł ten stosunek czysto przedmiotowy na Rzeczpospolitą, która była tą Rzeczpospolitą Haupta. Znowuż pojawia się jakaś granica, tylko że to jest niedobra granica. Granica, którą w XVII wieku pan Bogusław Maskiewicz proponuje, jest okej, jest w porządku, a ta granica jest właśnie narzucona z zewnątrz, jest niedobra. Przy innej okazji Haupt mówi, że że jesteś, on zakłada, że istnieje coś takiego jak językowa granica między językiem ukraińskim a językiem polskim. I mówi, że na takich pograniczach polszczyzna staje się szczególnie czysta. Tak jakby ci Polacy mówiący po polsku, oczywiście oni tego nie robią w sposób świadomy, tylko po prostu oni chcą się określić językowo jako Polacy właśnie i dlatego mówią czystą polszczyzną. Mnie to bardzo zastanowiło, ponieważ
mój ojciec, który jeszcze żyje, ma 93 lata, opuścił wieś nad Dniestrem, w której się urodził, jak miał 15 lat. I był dwujęzyczny, doskonale dwujęzyczny. I do dziś pamięta ukraińskie kolędy zresztą, chociaż język mu się w dużej mierze zatarł. Także ja ze swego rodzinnego doświadczenia mogę powiedzieć, że to nie było całkiem tak, jak Haupt chce, przynajmniej w tym przypadku. Ponieważ ukraińscy sąsiedzi mego ojca, ja jeszcze zdążyłem trafić nad ten Dniestr i porozmawiać z ukraińskim przyjacielem taty z ławki w podstawówce. I on się strasznie ucieszył, jak mnie zobaczył. Gotów był ze mną rozmawiać po polsku. Także ja nie chciałem i rozmawialiśmy po ukraińsku. Ale z tych wszystkich wspomnień, tych starych ludzi wynikało, że ta wieś, która składała się w 2/3 z Ukraińców i w 1/3 z Polaków, ona była dość zintegrowana. I w momencie, kiedy przyszedł marzec 1944 roku, no to, sołtys przyszedł do dziadka mojego i mówi, wiesz co, mówi, strasznie nam jest przykro, ale my wam nie możemy gwarantować bezpieczeństwa. Bo tutaj we wsi to nikt z sąsiadów krzywdy wam nie zrobi, ale my was nie jesteśmy w stanie ochronić przed lokalnymi oddziałami UPA. No i w ten sposób rodzina się wyprowadziła stamtąd czym prędzej, tak? Ale to też nie było tak, że to była jakaś idylla. Tam były różne zatargi, jak to między sąsiadami są zatargi, prawda? I były też zatargi natury politycznej, bo przychodziła polska policja i tam zabraniała na przykład Ukraińcom zbierać się na takich miejscach upamiętnienia kozaczyzny, więc pojawiały się takie przeróżne polityczne zatargi, ale generalnie to nie było aż tak wyraźnej granicy, jakby Haupt chciał. Ale może on jej tak, on jednak ją tak przeżywał, to znaczy powiedziałeś o tym jego ziemiańskim pochodzeniu i o tym, tu bym cię właśnie chciał jakoś dopytać, bo powiedziałeś o tym języku, zacytowałeś to, co on na temat języka powiedział i to mnie zastanowiło, to język Haupta jest czysty, wolny od jakichkolwiek wpływów, nie wiem, z drugiej strony muru, że tak to wyrażę? Jego polszczyzna jest taka przypilnowana? Zawsze miałem trochę inne wyobrażenie, ale może fałszywe. Nie, to znaczy, to może nie aż tak. Jego polszczyzna to jest polszczyzna galicyjska, tak? Na Sermater nas sypali piasku i takie cechy charakterystyczne polszczyzny, powiedzmy sobie, lwowskiej. Jak ja to dzisiaj testuję na moich lwowskich, ukraińskich przyjaciołach, to na Sermater, owszem, tak, to jest zrozumiałe i Ukraińcy nadal tego używają, ale jak na przykład pytam ich, co to znaczy furdygarnia, a co to znaczy furdygarnia, ktoś z Państwa wie może? To znaczy areszt. To jeszcze nie spotkałem Ukraińca, który by wiedział, co to jest furdygarnia. Więc to jest polszczyzna Haupta, tak? To jest inna polszczyzna, ani dzisiejsza polszczyzna nasza, ani polszczyzna nasycona jakoś ukrainizmami. Jak w prozie Haupta się pojawia język ukraiński, a pojawia się rzadko, ale czasem się pojawia. Czasami sanie szły w zatokę, kiedy wyślizgany lód pod śniegiem nie dawał oparcia bosym saniom. I raz lub dwa szły całkiem w poprzek drogi i wtedy woźnica zdzielał je batem po grzbietach i klął, aż szczop tebe. I to jest ukraiński u Haupta. On się odcina, tak? To jest
właśnie. To jest ukraiński osobny. Ale chciałbym też dla kontrastu, czy dla równowagi, może zacytować taki dziwny kawałek, który się dzieje w Paryżu w ogóle, a nie gdzieś, powiedzmy, na Ukrainie czy w Galicji. Albo przygnębiony obcością i nudą szedłem tam, gdzie Instytut Słowiański przy Rue Michelet, gdzie można było poczytać starego Ikaca, a w nim proces Gorgonowej, albo dyskusja z Ukraińcem ze Lwowa o zapadłych z głodu policzkach i z sarkastycznym uśmiechem zapewniającym mnie. I teraz cytat z tego Ukraińca. A wasz problem milionów Polaków w zachodniej Ukrainie? Nie ma tego problemu, wyrżniemy. Ten Ukrainiec mówi to po polsku. Tak? No i można, jesteśmy już w szoku, ale to nie jest koniec zdania. Zdanie kończy się tak. I pożyczał 70 centymów na metro. Co to znaczy? To znaczy, że ten Ukrainiec, który powiedział coś tak strasznego absolutnie, uważał, że może się zwrócić do tego lacha o te 70 centymów na metro. Będąc pewnym, że mu nie odmówi. A z kolei ten lach dawał mu te 70 centymów, bo mimo tego, że jeden drugiemu mogli prawić różne nieprzyjemne rzeczy, a zwłaszcza powiedzmy sobie Ukrainiec Polakowi, to jednak oni byli na tyle z tego samego obszaru i na tyle coś ich wspólnego łączyło, że pożyczenie 70 centymów na metro, na wieczne nieoddanie oczywiście, było czymś oczywistym. Tak? Proszę bardzo, my się tu kłócimy, opowiadamy sobie nawet straszne rzeczy, ale w razie czego, no to no nie ma sprawy. No tu kontekst jest ważny, bo oni są jakby jeszcze w trzecim miejscu, prawda, ani nie, prawda, czy w innym kraju. W związku z tym ta odległość ich zbliża. Ale powiedz mi, czy w takim razie mam rozumieć, że Haupt dokonuje też swoistej mitologizacji tamtego świata, tylko innej po prostu, na swoich warunkach. Nie ma już mitu, nie wiem, kozaka, który jest wolny, może szalony, ale jak kocha, tu już te takie robię aluzje, wiadomo, do których dzieł literatury, ale kocha jak szalony, prawda, jak zabija, to też jak szalony, jak pije, to jak szalony i tak dalej, i tak dalej. Tego nie ma, ale może jest jakaś nowa mitologia. Ja nie wiem, czy to jest aż mitologia, ale to jest jednak mimo wszystko świadomość pewnej trójetnicznej wspólnoty. W opowiadaniu to ja sam jestem Emma Bovary, bo pojawia się taki etnograficzno-socjologiczny ekskurs. Najpierw się pojawiają Żydzi. Nazywali się Isaac, Ashkenazy, Mordka, Szmul, Jutka, Symche, Kimmel, Breitschweinzowa, Sobel, Grünbaum. Ja już dalej tego nie będę czytał. Państwo świetnie wiecie, że Haupt uwielbia wyliczenia, prawda? Dlatego, że on ma wrażenie, że jak się jeszcze pamięta rzeczowniki albo imiona własne, to znaczy, że to nie przepadło, że to w nim jeszcze żyje, że to w nim jeszcze tkwi. W ogóle zresztą figura wyliczenia to jest bardzo taka u niego często obecna, zresztą czytałeś fragment przed chwilą, gdzieśmy zostali zasypani właściwie tymi nazwami miejscowości, prawda? No to zrobiłem, prawdę mówiąc, celowo, żeby tak, raz tak, coś takiego zrobić. Tak? No więc on najpierw jest o tych Żydach i to wszystko jest generalnie z sympatią, tak? To znaczy nie tyle z sympatią, ale bez antypatii niewątpliwie. To jest opis. Tak, że są Żydzi. Jakich oni słów używają, jakie oni funkcje społeczne mają, czym oni się zajmują, tak? Potem następują Ukraińcy, proszę Państwa. I wieś podchodziła pod miasteczko, czyli pod Żółkiew, i tu nazywali się Hrycaj, Kołcan, Onufrej, Klym, Hilko, Wołodyszyn, Wasyl, Petro, Matwij, Czmoła, Pajuk, Klymowicz, Zazula, Krywej, Ostafiej, czyli Eustachy, Panas, czyli Atanazy, Kołomyszyn, Stóp, Werbowej, Bajan, Mykoła, Naum,
i tak dalej, prawda? I teraz oni też mają swój tak zwany habitus, tak? Jak mówi socjologia francuska, czyli jakiś taki mają swój sposób życia i oni się pewnymi sprawami zajmują, a pewnymi nie. I oni są rolnikami generalnie i przyjeżdżają do tego miasta po to, żeby tam zakupić w sklepach no, potrzebne im towary przemysłowe, tak? A potem wracają z powrotem na wieś. I daje też Haupt próbkę języka, tak? I ten język znowuż jest językiem odrębnym od polskiego języka całej tej narracji, tak? Małanka, Maruśka mówią, onu freju, to Lazarisz, bo obidały taj piszły w pole rzety. Witczyny dwery, chwalą Boga, sława Jezusu Chrystu na wieki wieków. Maty preczysta, ja wspominają, nie tak było za cisara. Bywało choriłka za trzy krejcary i miszok jaćminiu z Piwtorarińskiego. Pojechały na prażnik na Światoju Pokrowu. Znowuż ten język ukraiński, on się na tle polszczyzny hauptowskiej wyraźnie odcina. Tak? On go lubi, dobrze go wspomina, ma on go w pamięta roku. Go, ma go w pamięci, no właśnie. Mhm. Nie naciskaj po prostu tego guziczka. Niech będzie czerwony. Cały czas. Tak, tak, tak. Tak, ma go w pamięci i to jest język, ale to jest wiejski język ukraiński. To nie jest literacki ukraiński. Tak? U Haupta się literacki ukraiński nie pojawia ani razu. Nie ma czegoś takiego jak inteligent ukraiński u Haupta na przykład, który mówi językiem literackim. Tylko są, no są miejscowi Ukraińcy. I oni oczywiście tam, oni tam mają być, oni tam mogą być, oni tam przynależą, oni tam są i okej. Okay. Na końcu... Ale może ten dystans w takim razie nie jest taki etniczny, tylko to jest po prostu klasowe, to znaczy no... No tak, to prawda. I potem następują Polacy. Ostatnim punktem tego wyliczenia, tej piramidy, klasowo-etnicznej, dlaczego klasowo-etnicznej, to zaraz powiem. Dobrze. Tak? Tej piramidy klasowo-etnicznej są Polacy i, to, i jest, są próbki polszczyzny miejscowej, mówią grzech, przylepka, oścież, prytwanna, kataster, onyks, mówią kolastra, krzywa keteleta, płonica, okrężne, mówią a szlak by to trafił, sen kataleptyczny. Mówią ni w pięć, ni w dziewięć. Mówią cud, zalecać i przedrzeźniać. Mówią na ukos, wzdęcie, szablon, anachronizm, baju, baju, orli nos. Mówią słowa, słowa, słowa. Mówią o Boże i używają takich słów jak faktycznie i aktualnie. To są Polacy, tak? I oni mają oczywiście swoje nazwiska i to są ludzie, którzy zdecydowanie rządzą społecznością. Rządzą. To są adwokaci, urzędnicy, policjanci, żołnierze, lekarze, tak? To jest społecznie rzecz biorąc szczyt tej piramidy. Elita. Elita, ale na przykład nie ma tu ani słowa o ukraińskich lekarzach czy adwokatach, a tacy też byli przecież. Natomiast no, żydowscy są, jest ich mało, ale są, tak? Także jakby tym Żydom udawało się wyrwać w Haupta optyce z tej sfery nosiwodów, w skrócie mówiąc. Natomiast Ukraińcami jest nieco inaczej. Tak? Także Haupt to tak widzi. I ja nie chciałbym, żebyście państwo, żebyś zrozumiał, że ja jakoś Haupta tutaj oceniam, a już na pewno nie potępiam, tak? Tylko po prostu... Próbujesz nam pokazać, jak on patrzy, prawda? Jak on patrzy i co on widzi. No to jest. A powiedz jeszcze, bo czas szybko leci, bo ty właściwie na razie pokazałeś nam, jak on widzi przede wszystkim ludzi, społeczność, prawda? No ale jest też coś takiego jak krajobraz. Krajobraz jest własnością ich wszystkich, czy także do kogoś przynależy? W tym sensie, jakie oko patrzy na ten krajobraz, co z niego wydobywa? Czy on nam daje jakiś,
specyficzny sposób na przykład to opisuje, czy wydobywa jakieś elementy, które są specyficzne dla niego. No więc prawdę powiedziawszy, jak zapytałem organizatorów tego wydarzenia, w którym bierzemy właśnie udział, jaki w tym roku ma być temat, to dowiedziałem się, że to mają być obrazy Ukrainy u Haupta i podrapałem się w głowę, bo jak już powiedziałem, w moim przekonaniu, jak Haupt opisuje pejzaż, to nic w nim szczególnie ukraińskiego nie ma. Tak? Ale ja znalazłem takie dwa opisy pejzażu, jeden u Schulza, jeden u Haupta, które są bardzo podobne i ani w jednym, ani w drugim nie ma nic, co by świadczyło o jakiejś ukraińskości tego, co jest widziane i opisywane. Tak? Innymi słowy, wydaje mi się, że jak Haupt patrzył na ludzi, to on oczywiście odróżniał Rusinów od Polaków i od Żydów, prawda? I odróżniał ich języki, i odróżniał ich sfery społeczne. Natomiast jeśli chodzi o ten fizyczny obszar, który oni wszyscy zamieszkiwali, to dla niego ten obszar właściwie był na tyle naturalny i oczywisty, że on nie wymagał jakiejś kwalifikacji. Dla niego to po prostu było no, coś, czemu nie przysługiwał opis w kategoriach ukraiński, polski, taki czy inny. Tylko po prostu to jest piękny pejzaż, tak? No, trochę nostalgiczny. O to by trzeba było pytać Andrzeja Stasiuka, moim zdaniem. Ja pierwszy raz czytałem Haupta w 87 chyba roku, jakoś tak luty, marzec, kiedy w Nowym Jorku wpadł mi w ręce pierścień z papieru w księgarni Nowego Dziennika. I jak zacząłem to czytać, to pomyślałem sobie, cholera, wszystko jedno, o czym to jest. To jest tak napisane po polsku, że po prostu, no... I potem odnalazłem to samo wrażenie w Białym Kruku Andrzeja Stasiuka i pomyślałem sobie, no tak, Stasiuk nauczył się pisać od Haupta w dużym stopniu, co oczywiście potem Andrzej Stasiuk potwierdził, tak? Chociażby w przedmowie do tego wspaniałego tomu. Tak? Mhm. Dukla, który ja osobiście uważam za najwybitniejszą prozę Andrzeja Stasiuka, to jest po prostu genialne podchwycenie tonacji Haupta. Nie mówię, że to jest naśladowanie Haupta czy pastisz Haupta, ale to jest tak, jakby Stasiuk pokazywał czytelnikowi, o proszę bardzo, ja też tak potrafię. Na swój sposób, ale ja też tak potrafię. Wydaje mi się, że to będzie okazja za godzinę zapytać o to pisarza, co on o tym myśli, ale tak mi się wydaje. Jeśli przeżyjesz to spotkanie. To znaczy co, jak coś takiego zasugeruję publicznie, to zostanę zabity. Nie? No bo mówimy o temperamentach, ale chciałem wrócić do krajobrazu, bo rozumiem, że to co, że tu jest jakby pewna przyległość pomiędzy nimi, prawda? Znaczy, kiedy opisują krajobraz, to jest jakby, wytwarzają podobny nastrój, podobny rytm czasem, prawda? No ale co ta tonacja wydobywa z tego krajobrazu? Jeszcze bym cię tak pociągnął. Czy to się przechyla na przykład w stronę właśnie takiej dzikości, egzotyczności, trochę takiego bezformia, czy przeciwnie? Przeciwnie moim zdaniem. To jest, u Haupta przynajmniej, to jest uporządkowany krajobraz wspomnienia. Tak? To jest coś pięknego, co było w moim życiu i już tego nie ma i nie będzie. I
ja to, dla mnie to jest tak ważne, tak egzystencjalnie istotne, tak dalece mnie to zbudowało, stworzyło, że dla mnie to jest po prostu coś w rodzaju idealnego piękna. To jest tak, jakby holenderscy malarze, na przykład Jan van Hooijen, który maluje chmury, największy malarz chmur w historii sztuki europejskiej. To jest tak, jakby holenderscy malarze zaczęli to opisywać zamiast malować. To jest takie sprzężenie się z pejzażem, że widać tutaj bardzo wyraźnie, jak dalece to jest subiektywizowane, w sensie upodmiotowione przez Haupta. Moi drodzy, jeśli macie jakieś pytania, to też możecie się włączyć do naszej rozmowy, bo myślę, że są wśród nas czytelniczki i czytelnicy Haupta. Od razu powiem, że jak słucham też twojej opowieści, to myślę o tym, że też jakby były przeróżne obrazy Haupta. My akurat jesteśmy z takiego też pokolenia, które do tej literatury emigracyjnej miało drogę bardzo utrudnioną. No właśnie na przykład wyjazdy zagraniczne były okazją, żeby pewne książki do rąk wziąć. Ja niewiele później od ciebie, ale jednak dopiero na początku lat 90. Haupta po raz pierwszy i też w Ameryce oczywiście miałem okazję zobaczyć jego książkę i przeczytać. I tak przypominam sobie, że na przykład, że w tamtym czasie takim swoistym podręcznikiem obowiązującym były szkice pani profesor Danilewicz-Zielińskiej. Nie? I ona zostawiła taki obraz Haupta wtedy. Myśmy to czytali, bo trzeba było się z czegoś do egzaminu przygotować. Taki obraz Haupta, gdzie się nawet pojawiają zestawienia z Chagallem, o ile pamiętam, prawda? Takie co potem, jak przeczytałem tego Haupta, wydawało mi się kompletnym absurdem. Ale może to nie jest takie kompletne. Jak ty na to patrzysz? Bo użyłeś też porównania malarskiego, nie? I tak się zastanawiam, może to nie było jednak takie całkiem głupie. No pani Danielewicz-Zielińska w szkicach o literaturze emigracyjnej może posunęła się trochę za daleko w tej, nazwijmy to, liryzacji Haupta. Aż tak liryczny to nie jest, prawda? Nawet sentymentalizacji takiej. On jest nostalgiczny, ale on nie jest sentymentalny raczej. Nie jest. Mhm. Nie jest absolutnie i to widać. No recepcja Haupta to jest trudna sprawa. Haupt się rozpada na trzy części, prawda? Część, nawet cztery można powiedzieć. Część pierwsza to są nieliczne stosunkowo teksty, które Haupt publikował przed wojną we Lwowie. I to są teksty właściwie nie literackie, tylko tam taka drobna eseistyka, reportaże, felietony. Tak? To jest taki jakby prolog do Haupta pisarstwa. Później... Haupt non-fiction, nie? Haupt non-fiction, tak jest. Później jest to wszystko, co się łączy z Galicją, Podolem i kampanią wrześniową. Tak? To jest największy jakby zbiór tekstów Haupta. Tak? Potem są teksty, które dotyczą kampanii francuskiej. To jest trzeci zbiór. I czwarty zbiór to jest Ameryka Haupta. To jest zupełnie coś osobnego. Tak? I okazuje się, że Haupt Amerykę... On się postarał. Ja prawdę mówiąc, jak pierwszy raz zobaczyłem w tym tomie właśnie, który trzymam tutaj na kolanach i potem w drugim, który skomponował profesor Aleksander Madyda, taki powiedzmy sobie główny hauptolog kraju, jak Haupt potrafił pisać o literaturze amerykańskiej, no to byłem zaskoczony, bo no to jednak dla niego to amerykańskie doświadczenie to było bardzo obce, tak? To było tak dalece odległe od całej jego formacji umysłowo-emocjonalnej, że dla niego to musiał być ogromny wysiłek, żeby,
żeby się przybliżyć do tych amerykańskich pisarzy, do tej amerykańskiej rzeczywistości, a jest taki fragment na przykład, w którym on opisuje rzekę Mississippi widzianą przez, przez czarnoskórego Amerykanina. I ta rzeka Mississippi, ten opis Mississippi, on jest równie dobry jak opisy Galicji i Podola. Widać, że tutaj Haupta rzemiosło literackie poradziło sobie z tym wyzwaniem bardzo dobrze. Także są te cztery obszary Haupta i teraz na pierwszy plan oczywiście wychodzi cały czas ten Haupt galicyjsko-podolski. Co zrobić z innymi Hauptami? Brzmi pytanie. Tak? Najlepiej się udało to chyba zrobić Andrzejowi Niewiadomskiemu w jego znakomitej książce o pisarstwie Haupta w całości, kiedy on o nim pisze jako o bardzo szczególnym moderniście. Ale to jest, jak mówię, trudne zadanie i tego się tak na dobrą sprawę scalić nie da. Patrzę, czy ktoś ewentualnie chciałby do rozmowy dołączyć, ale skoro padł już wątek amerykański, to kusi mnie, żeby cię zapytać, czy w literaturze amerykańskiej można znaleźć kogoś, kto mógłby być jakimś odpowiednikiem Haupta? To trochę tak dygresyjnie pytam, nie w ramach tematu, który nas tutaj połączył, ale zastanawia mnie, czy rzeczywiście literatura amerykańska tego typu osobowości posiada, taki właśnie uformowane przez bardzo ścisłe miejsce i przez pewien rodzaj tygla. No tak, jak najbardziej. Po wojnie secesyjnej, i tutaj wybaczą mi Państwo jakby skłonność do wygłaszania wykładów monograficznych. Bardzo prosimy, mamy 6 minut, także spokojnie, śmiało. Ja 40 lat pracuję na uniwersytecie i to się jednak rzuca na głowę. Także. Otóż do wojny secesyjnej literatura amerykańska to był taki bardzo silny nurt główny, tak? Dlatego że literatura się ograniczała do wschodniego wybrzeża i to był Boston, Nowy Jork i Filadelfia. Natomiast po wojnie secesyjnej okazało się, że literatura amerykańska ma też inne obszary, to znaczy ona może być pisana gdzie indziej, nie tylko na wschodnim wybrzeżu. Ona może być pisana także na środkowym Zachodzie, może być pisana w Kalifornii, może być pisana na południu. Z tym południem to w ogóle jest bardzo dziwnie, dlatego że ono było kolonizowane w tym samym czasie co północ, to znaczy w pierwszej połowie wieku XVII. Natomiast ono się odbiło na kulturze i literaturze amerykańskiej znacznie słabiej niż to wszystko, co się działo na północ od południa. Natomiast to południe doszło do głosu bardzo silnie, znacznie silniej, po wojnie secesyjnej dopiero, czyli po, proszę Państwa, czymś absolutnie unikalnym w historii literatury amerykańskiej, po doświadczeniu klęski. Literatura amerykańska w zasadzie poza klęską południa w wojnie secesyjnej nie ma doświadczenia klęski na swoim koncie, że tak powiem. Więc no oczywiście, że jest William Faulkner, pisarz południa, który na szczęście urodził się nieco później i patrzył już na klęskę tego obszaru kulturowego z dystansu, ale ja Państwu podpowiem. Faulkner uważał, że jego największym osiągnięciem jest powieść Absalomie, Absalomie. I nawet skromnie powiedział, że to jest jedna z trzech najwybitniejszych powieści amerykańskich. Sam tak powiedział o sobie i o tej powieści. Nikt nas tak nie pochwali, jak sami siebie pochwalimy. Tak, Faulkner to dziwne, bo Faulkner był dżentelmenem, był dobrze wychowanym dżentelmenem i żeby powiedzieć coś takiego, to on musiał mieć bardzo głębokie przekonanie o swojej racji. I być może nawet on tę rację miał. Otóż w tej powieści, ta powieść polega na tym, że jest z dwóch studentów Harvardu, pierwszego roku na Harvardzie. I oni, studenci pierwszego roku na Harvardzie do dzisiaj muszą mieszkać w akademiku.
Muszą, obowiązkowo. Jeden rok trzeba przemieszkać w akademiku. I jeden z nich jest południowcem, a drugi z nich jest Kanadyjczykiem. I ten Kanadyjczyk nie ma kompletnie, absolutnie pojęcia o tym południu. On wie, że wojna secesyjna była i że ci południowcy to są tracy jacyś nie tego. I on pyta swojego współlokatora, no weź ty mi opowiedz, jak to jest. No i Quentin Compson zaczyna mu to opowiadać. I Shreve McCannon, ten Kanadyjczyk, on nie rozumie. I jakoś tak na pierwszy plan wychodzi w tej rozmowie, w tej konfrontacji, wychodzi taka martyrologiczna skłonność południowca. I w pewnym momencie Kanadyjczyk nie wytrzymuje nerwowo i wybucha. A, bo ty to zawsze będziesz opowiadał o tych pułkownikach wszystkich i o tej tam szarży pod Gettysburgiem i w ogóle, co to w ogóle jest. Na co Quentin Compson mu odpowiada, wiesz co, ty tego nigdy nie zrozumiesz, bo ty się tam nie urodziłeś. Ja zawsze to czytam, jakby Quentin Compson był Polakiem. I jedziemy gdzieś do jakiegoś innego kraju, tłumaczymy, że tutaj panie za wolność wybili, jak mówi Mrożek, i wszyscy tak nas słuchają, no dobrze. I co jeszcze? Tak? I my wtedy odpowiadamy, no to okej, okay, tak, ale wy nic nie wiecie o tym doświadczeniu Europy Wschodniej. Tak samo jak Quentin Compson się zdenerwował i powiedział, że nie masz pojęcia o tym, co się działo na południu. Więc wydaje mi się, że to bardzo dotyczy tego, co w jakimś sensie siedzi w chałupcie. Chałup nie był sentymentalny, tak jak zauważyłeś. I u niego tych skłonności nie ma, żeby Amerykanom tłumaczyć, a co wy tam. Ale to poczucie odrębności jest wyraźne. Tak? Także takich pisarzy południowych to było trochę. Tak? Była Kate Chopin na przykład. Ja studentom mówię, że to była kuzynka Fryderyka Chopina i oni w to wierzą czasem. Którzy też jakby potrafili tę odrębność zaznaczyć. Tak, bardzo wyraźnie. Bo o to chodzi. Nawet Flannery O'Connor czy inne. O Flannery O'Connor bardzo. Mhm. Jest taki pisarz, który się nazywa George Washington Cable. On w Polsce jest zupełnie nieznany, nigdy nie był tłumaczony. I u niego w opowiadaniach pisanych po angielsku jest, podobnie jak u Tolstoja w Wojnie i Pokoju, dość dużo po francusku. Ponieważ on pisze o Nowym Orleanie, o Luizjanie. I jak się czyta jego powieści, jego opowiadania zwłaszcza, to bardzo widać, że to jest zupełnie inna kultura. On się przeprowadził potem na północ, i mieszkał w Massachusetts, ale cały czas pisał o południu. I na przykład ktoś, kto jest, tak powiem, zżyty z literaturą amerykańską, to w pewnym momencie zapomina, że jest coś takiego jak ksiądz. Bo nie ma księdza, jest pastor. I nagle się okazuje, że u tego George'a Washingtona Cable pojawia się ksiądz rzymskokatolicki, który mówi po francusku. Tak? Więc to są tego rodzaju sygnały, że tu mamy do czynienia z odrębnością. I ta odrębność literatury południa, ona się ciągnie do dzisiaj, można powiedzieć. I jedną z wersji jest wersja Flannery O'Connor, która też była notabene rzymską katoliczką, jak państwo wiecie. Także... Tak trochę wyprowadziłem nas z Ukrainy do Stanów, ale może... Na zakończenie wróćmy, spróbuj jakoś podsumować to, o czym tutaj rozmawialiśmy. Czy nie wiem, no kusi mnie, żeby zadać takie pytanie, czy w takim razie Haupt był pisarzem o pewnym spojrzeniu kolonialnym, jak to się dziś mówi, czy raczej to byłoby nadużycie, gdybyśmy go próbowali interpretować w tych kategoriach? Mnie się wydaje, że to byłoby za dużo powiedziane. U Haupta nie ma, że tak powiem, złych emocji. Mhm. Tak? I nie ma takiego manifestowanego poczucia wyższości.
On może pewnych rzeczy nie dostrzegać, pewne rzeczy może uznać za jakby naturalne, ale to nie jest tak, że nie ma takiego spojrzenia ex cathedra, czy takiego tonu ex cathedra w stosunku do Ukraińców czy do Żydów. To się właściwie u Haupta nigdy nie pojawia. To może być pewien paternalizm, tak? Kiedy on wybiera się do wuja na wilegiaturę i tam na polowanie i pojawia się chłop, Ukrainiec i mówi po ukraińsku, że pan leśniczy zaprasza na nagonkę, na polowanie z nagonką, tak? No to ten chłop jest tak opisywany trochę na zasadzie, o jaki on miał piękny wąs i w ogóle, i mówi po ukraińsku, to tak trochę jak na obrazach Szermentowskiego, powiedzmy. Ale to jakby, to jest, wydaje mi się, że to jest raz, że dość bezrefleksyjne u Haupta, to nie jest tak, żeby pokazać, że o, ten chłop i niech on tam siedzi, gdzie on jest, to raz, a dwa, w tym opisie, jak mówię, nie ma nic deprecjonującego na dobrą sprawę. On jest jakoś, ten opis jest jakoś uwarunkowany położeniem społecznym, wychowaniem i tak dalej, ale to oczywiście jest rzecz względna, czy to jest kolonializm, czy nie, bo dzisiaj na pewno są tacy, którzy powiedzieli, że tak, to jest łagodna wersja kolonializmu, to gdzieś tam głęboko zakorzenione w Haupcie i tak dalej, ale ja bym go tutaj bronił. I zresztą powiem Państwu, że wybór opowiadań Haupta ukazał się po ukraińsku. I ja znam, no, wydaje mi się, że jakbym tak policzył dokładnie, to kilkanaście osób w Galicji, które przeczytały Haupta po polsku i go uwielbiają. I znam też ludzi, którzy czytali Haupta po ukraińsku i też uważają, że to fantastyczny zupełnie pisarz i oni by mi powiedzieli, gdyby, mówiąc szczerze, gdyby dla nich było coś w tym nie tak. Oni na przykład nie lubią Włodzimierza Odojewskiego. Ukraińcy odrzucają generalnie Odojewskiego i moim zdaniem mają rację, bo Odojewski, on nie czuje tego obszaru. To jest dobry pisarz, ale widać, że on nie jest stamtąd. Tak? Że to jest chłop... Też inna emocja go napędza, prawda? Inna emocja. No tak, ale to jest chłopak z Wielkopolski, który... Ja nic do Odojewskiego nie mam, uważam go za bardzo wybitnego pisarza, tak. Ale Ukraińcy zawsze reagują tak samo. Nie, dziękuję. Marek, ja ci też dziękuję, ale w innym sensie. Marek Wilczyński był z nami, wprowadzał nas znowu w tajniki prozy. Mam nadzieję, że znowu po tym spotkaniu zachęciliśmy Państwa do tego, żeby wziąć do ręki tą prozy Haupta i jeszcze raz przeczytać znane już nawet opowiadania, przeczytać je trochę inaczej. Bardzo dziękuję, teraz przerwa i rzeczywiście pojawi się tu Urszula Honek i największe dziecko Zygmunta Haupta, czyli Andrzej Stasiuk. No. Jak ktoś z Państwa nie ma jeszcze tego tomu Baskijski Diabeł, to są egzemplarze do zakupienia, że tak podpowiem bardzo, delikatnie. Bardzo na to namawiamy. Bardzo ci dziękuję, Marku, raz jeszcze. Wszystkiego dobrego. Dziękuję wszystkim Państwu.